15 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Emilią Tesz. W tym dniu przyjaciele i znajomi tomaszowskiej poetki czytali wiersze z najnowszego tomiku Miejsce na ziemi. W jego skład wchodzą wiersze refleksyjne, nastrojowe, wyrażające afirmację życia, a także nawiązujące do ważnych wydarzeń w Polsce i na świecie, m.in. do katastrofy pod Smoleńskiem czy tsunami w Japonii. Taki był okres w moim życiu, że zapisywałam daty, wydarzenia, ale z kolei myślę, że to nie tylko w moim życiu, bo każdy z nas ten ostatni okres 2 lat przeżył mniej więcej podobnie. Wprawdzie każdy gdzieś tam czuje głęboko w sobie, a niektóre wydarzenia przeżywamy wspólnie, no ale ja pewne treści zapisałam. Ani nie wyróżniają się formą artystyczną, ani żadną genialną myślą, po prostu myślę, że moja rola polegała na tym, że zapisałam, a później zastanawiałam się, czy mogę to publikować, czy nie, czy mi wypada, czy nie, bo ostatecznie są to nie tylko moje przeżycia. Oczywiście wtopiłam w to także swoje jakieś wrażenia, jakieś ulotne, szczególnie ze świata przyrody. I doszłam do wniosku, że subiektywny zapis zdarzeń będzie kładł nacisk na te wszystkie wydarzenia, które na ogół są złe, bo o dobrych się mało mówi, a złe to rozchodzą się jak kręgi po wodzie. Patrz, ostatnie wydarzenia z 11 listopada. W części drugiej pod tytułem Życie jest piękne znajduje się proza poetycka wyrażająca malowniczo okolice naszego miasta, miejsca na ziemi Emilii też. Przyjaciele nie zapomnieli również o urodzinach jubilatki. Emilia też zaskoczyła przybyłych strojem nawiązującym do niezapomnianych podróży poetki do Wietnamu. Tomaszowska dziennikarka w ten uroczysty wieczór zabrała wszystkich uczestników spotkania w świat refleksji i zabawy słowem.